Ksiądz Wiesław Hudek to mieszkający na terenie parafii na Kleszczówce poeta, muzykolog oraz liturgista. Niedawno ukazał się kolejny zbiór jego wierszy. Promocja książki poetyckiej połączona była z koncertem i odbyła się w domu parafialnym. Zjawili się parafianie oraz liczni miłośnicy twórczości księdza Hudka. Nowy tom nosi tytuł Źródła. Pochlebnie wypowiadają się o nim znawcy poezji śląskich kapłanów. W ostatnich latach księża piszący wiersze odważnie zaczęli ujawniać swoje talenty. Zachęcili ich do tego tacy wybitni kapłani poeci jak Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Stanisław Pasierb czy Jerzy Szymik. Ten ostatni udzielił wiele wywiadów na ten temat i jak stwierdził, pisanie poezji przez księży jest poniekąd naturalne. Księża są sługami słowa, więc tak jak poeci i pisarze przekazują ludziom słowo, ściśle mówiąc słowo Boga, i słowem tym posługują się w swojej pracy. Bycie poetą to dla nich druga strona kapłaństwa. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że skorzystaliście z tego zaproszenia, z tej propozycji, aby w to dzisiejsze marcowe, wielkopostne popołudnie trochę pomedytować, trochę przyjrzeć się naszej duchowej kondycji, trochę pobyć razem. Także chciałbym bardzo gorąco Was wszystkich pozdrowić. Oliwki łagodzą agonię. Zbiegły się tutaj cierpienia czterema wiatrami przygnane. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal.